Modzie, muzyce, lifestylu, czyli życiu na stricie. Cezar Lit razem z Iwo w podcaście Klasa i Styl na mieście. Cześć manu, witajcie. Witamy Was serdecznie w podcaście Klasa i Styl na mieście. Klasa i Styl na stricie. Tak jest, oczywiście e, dzisiaj dla Was już bez gości, może nie oczywiście, dzisiaj bez gości. Czyli Cezar i Iwo. Tak jest. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o, tak jak ostatnio skupiliśmy się na spodniach, to dzisiaj temat, na którym chcielibyśmy się skupić, będą to buty. Tak jest. Na pewno opowiemy, opowiemy o jakiejś swojej przygodzie z, z butami. Dobrze, dobrze, jest ok. Ja tutaj sobie działam delikatnie. Okej, okay, okej, okay. jak delikatnie, to dobrze. A co, by było tam widać coś ten? Nie. Dobrze, nie, ten się. Nie, jest dobrze, dobrze. Każdy z nas na pewno tutaj, ze słuchaczy oczywiście zainteresowanych, ma jakieś swoje ulubione buty. I to też taki temat, który moim zdaniem jakoś tam też zapoczątkował. Pewne rzeczy w, w StreetWearze i w tym całym community, które, które gdzieś tam jest, jest w Polsce, jakby było takim. Te pierwsze forum, no to głównie to się wszystko skupiało na butach Najpierw i od, od tego, jakby to się, się zaczęło się później, no, no. To, to poszło dalej, że ludzie się powiedzmy, tam zaczęli interesować Supreme i, i do, do butów tam tak, dobierać no resztę. wszystkie fora, co były na początku, no to one przecież jakby skupiały się głównie wokół butów, nie? Tak jest I, i, i właśnie to było naj, najpierw, zresztą mówi się, że bu, buciarze, tak? Tak, tak. Eee, nie, 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 nie ma takiego określenia z kolei na, na nie wiem, koszulkowcy czy. czy... Ubeniarze. Ubrania, tak, tak. Tylko, tylko właśnie buciarze i to, i to było takim chyba początkiem też jak pewnego rodzaju streetwearu i tej całej tematyki. Eee... Może też dlatego, że buty to była taka część garderoby na którą najchętniej można było wydać większą liczbę pieniędzy, nie? no bo jakby prawda. wiesz, inwestując w inwestując w jakiś lepszy, lepszy ciuch, nawet jakąś koszulkę, no to ona tak naprawdę nie zwraca tak mocno, tak, jakby tego, tej ilości pieniędzy, którą w, nią, w którą nią wsadzasz. Nie? Jeżeli jednak w buta te ileś tam stów wrzucisz, no to. Jakby to się, za, bardziej za tymi pieniędzmi idzie jakość, nie? W, ko, w koszulce, w bluzie oczywiście idzie to, ale no tak, w butach ciężko, jest to dużo bardziej. Ciężko, no bo są mi też inne materiały, nie? No bo tak jak jest koszulka, no to tam ona wciąż jest t-shirtem bawełnianym, no ze skoro no takie tak No tak, tak. No to, to już też. Ten produkt już jest zupełnie inny. nie? Tak. No bo jednak sportowe buty mogą wyglądać fikuśnie, bo to mogą być konwersy najzwyklejsze, mogą też być to. No ja mam akurat RMAX 98, które są ogólnie fikuśne jak się popatrzy na, na te na bryłę tego buta tak, i wiele, 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 tak. wiele dodatków. Tak jest. Eee, i, I po prostu można też więcej więcej tutaj zrobić, niż, niż w t-shircie, tak no jak ostatnio rozmawialiśmy o, o, o spodniach, to, to to też właśnie zauważyliśmy, że, że na przykład w t-shircie ciężko zrobić coś takiego, co jest niespotykane, a z kolei w, w butach na pewno jest większe pole do, do popisu. Eee, można użyć więcej materiałów, też jakby no w butach głównie są systemy, no oczywiście w ciuchach też, ten typu tam gore albo Albo jakieś tam windstoppery. Czy jakiś ripstop, e, tak, 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 tak? Tak, tak, tak. Aczkolwiek jakby w butach najczęściej się jednak wykorzystuje, no bo najwięcej jest jednak ciuchów jakby zwykłych, a w butach jest dużo. E, pomimo że jakby no, nie wiem, Nike czy, czy, czy Adidasy, tak jak busty czy coś, no to to są wszystkie buty z jakimś specjalnym systemem. Nie jest to tak jak Converse, ma podeszwę, że jest cienka warstwa gumy i tyle. Nie ma żadnego tam systemu. To, to powiedzmy dużo osób chodzi czy wizji gdzie są właśnie boost czyli jest nietypowe rozwiązanie systemu e, podeszwy czy właśnie w, w Nike jest, jest R czyli poduszka powietrzna e, i, i tutaj jest na pewno więcej e, większe pole do popisu dla, dla projektanta i dla marki żeby się wyróżnić od, od innych rzeczy też można wiele wiele nawiązań. E, Wiesz samo to sama konstrukcja buta, że on niezwykle z, z jakichś paneli stworzony, tak, nie? Tak, Też tak, jest tak, bardzo tak. taka wdzięczna do tego, żeby w jakiś tam sposób na nim działać, nie? Można zmienić po prostu tak. To jest akurat troszeczkę po łatwej, po najprostszej nie oporu, bo mi się wydaje, że Nike, bo tu chcę nawiązać do tego, jak na przykład Jordan teraz wychodzi, po prostu jest ten sam but, już w kolorystyce zmienia się kolor, kolory paneli. I, i, i jest, dalej jest to super, tam jakaś no, nowa każde rzecz. każde jedynki i teraz danki, jakie by nie wyszły, jedynki haje i, i danki głównie lowy teraz ee, są, są bardzo bardzo hype'owe obecnie, więc to wychodzi co, co, co jakiś tam czas, nie wiem, raz w miesiącu, co, co kilka tygodni jest, jest drop i to się jakby różni, właśnie tylko kolorem paneli. Ta. A często jest też tak, ostatnio wyszły jakieś takie Jordany, jedynki e, wysokie które wyglądają jak, jak royale, czyli te niebieskie, tylko że jest jakby, tam w jedynkach jest, jest jakby ten, ten panel. Ty masz akurat danki ja na, no. na sobie, ale ten, jakby panel, o ten tutaj jest. Takim, no, z boku fonsie. na tym boksie. Tak, tak, tak. Ten, który jakby jest linia sznurówek, i ten ostatni przechodzący w, prze, już przy, w przy, tak, 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 To on jest. On jest po prostu inny kolor. Tam jest po prostu niebieski, a w innym wydaniu jest on czarny. I to jest na przykład taka różnica i delikatny odcień, no bo Royal Blue to, no, no, jest, no, jakby, to jest jeden konkretny. To, 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 to jest jeden konkretny kolor a tam jest po prostu, chyba był trochę jaśniejszy, aczkolwiek jakby no, ludzie, którzy się nie znają, to by powiedzieli, że to, że to, to jest but. Identyczny, identyczny but, nie, tak samo jak haje i mide. No tak, tam nie ma, tam ile, bardzo... ile jest różnicy, tam z 2-3 centymetry jest ten but? Myślę, to, że nawet nie centymetry, może tam kilka milimetrów nawet. Tak? W sensie no miałem ogólnie, bo, bo mam yy, z jedynek mam mam tu, tutaj za, za drzwiami nawet mam. Shadow'y tam szadoły, masz? Bredy masz bredy? i i Royale właśnie. Czyli takie I... trzy, takie jedne z topowych kolorystyk, nie? Tak, tak, tak. I, ale brakuje mi jeszcze Chicago, nie? Czyli A, tych okay. białych, no, no, biało-czerwonych. No, no. biało One tak, tak. kiedyś pamiętam jak... Jeszcze te też... są też takie dość, dość popularne, tak, nie? tak, tak, tak. Czyli tak. pomarańczowo No bo te moje trzy są właśnie kolorystykami OG tak, tak I no. chciałem właśnie zebrać, no brakuje mi Chicago, ale niestety ceny są coraz bardziej chore, kiedyś miałem możliwość kupić te Chicago, aczkolwiek jak jeszcze nie było hype'u za w miarę normalną cenę, ale one miały Jumpmana na języku, a nie Słusza okay. i ten Jumpman był dosyć spory i one mi się właśnie nie podobały. No teraz nawet te są mega, mega drogie, bo, bo to znowu jest hype'owe, aczkolwiek też możemy opowiedzieć jak, jak u nas się zaczęła ta historia z butami. E, jaki w sumie był, był, to możesz pierwszy powiedzieć, jaki, jaki u ciebie był taki model? E, pierwszy, bardziej. świadomy? Tak, 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 tak. To, tak, już, tak, to już, tak, już, ci mówię, jak to wyglądało. W sneakersach oczywiście. Tak, tak, albo tak. chyba, że, że jakieś Nie, to tak... były sneakersy. Wiesz, co u mnie to tak było, że um, dość późno się ta zajawa zaczęła. E, ja jestem troszeczkę starszy od ciebie y, i um, u mnie to tak wyglądało, że no, na pewno jak byłem. Młodszy to nie było tych pieniędzy w domu, pieniędzy nie było w domu na te buty takie jakieś lepsze, gdzieś tam raczej to były, ja też dużo butów po bracie nosiłem, mój brat był starszy, więc po prostu gdzieś tam jak byłem młodszy to buty po bracie. Ja pamiętam jak byłem gdzieś tam w gimnazjum, no to buty kupowało się w kropie za 60 zł, czy, czy powiedzmy takie rzeczy. Dużo chodziłem w jakichś trampkach Jak byłem właśnie w takim wieku gimnazjalno-licealnym gimnazjalno Miałem fazę na glany Glanów w końcu nie udało mi się kupić Bo mi mama nie pozwoliła wtedy I w sumie chyba dobrze, że tego nie pozwoliła Bo bym jeszcze został tak zwanym glaniarzem Nie wiadomo jak by się to mogło skończyć jak byłem młodszy, to kiedyś mi ojciec kupił jakieś Adidasy, takie futurystyczne, kurde, one wyglądały trochę. One trochę, jak pamiętam je jak przez mgłę, wyglądały trochę jak Tieny. Kupił mi on je na giełdzie, ale to chyba były podróbki wtedy. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, czy to były podróbki, czy nie Dużo Pajda? też kiedyś było, przynajmniej ja na przykład gdzieś tam z Niemiec, z, z lumpeksów było takich używanych. Czy, czy, czy jakichś takich, które teraz są z wyglądu retro, Fajne. i teraz są wznawiane, te wszystkie? No, no, no. Jak na przykład tam Air Monarch, ten, ten, ten model. Air Monarch, który to był? A, no to tak, no no to, to, to jest ten taki Datszu. Naj, naj, najbardziej, najbardziej no to i, jest w ogóle, To jest w tego... ogóle but, którego to... Nike w, w swojej historii najwięcej. Tak? Żaden but nie zyskał się tak, tak, w tak dużej ilości. No bo to jest, to jest klasyczny but na grilla taty w Stanach Zjednoczonych. Nie? No On tak, obraca hamburgera tak. i ma, dat, ma te. ruchem ten... piwnym z Browarem jeszcze ma oczywiście piwo. No, no, no. I do tego jeszcze krótkie spodenki cargo, takie za kolano najlepiej. Nie? Białaskiera skiera, Białaskiera, ja akurat białaskierę fotowa szanuję bardzo. Ja też, ja, tylko taki, ja mam tylko w ogóle takie. Frotowe? No i, i tego typu, no zawsze mam, nie stópek nie noszę. Ja też nie przypadam. Do, ja też nie jak przypadam. Jak mam krótkie spodnie, to, to zawsze mam też długie, długie skiery. Ja bardzo rzadko stópki, ale no to to były tam takie buty, właśnie to, co tutaj wspominałeś. Ja też zawsze bardzo lubiłem buty typu boots i, I nosiłem dużo takich butów Powiadaliśmy kiedyś badaliśmy Chyba kiedyś na jakimś podcaście o Marce Którą nosiłem, ale jej nazwy tu nie powiem No bo nie będę ich pomował, Bo zachowali się w stosunku do mnie bardzo nie w porządku Więc nie będę A, a bardzo fajne, fajne buty No nieważne, w każdym razie Pierwsze buty, takie sneakersy, które kupiłem To kiedy już pracowałem Na pełny etat kiedy już, że tak powiem, w stu byłem niezależny i, i, i mieszkanie i tak dalej. I kiedy już wjechałem w Streetwell, to było chyba w 2012 roku, kiedy jakby, kiedy, bo wcześniej to po prostu się ubierałem w jakiś tam sposób, nie właśnie tam buty, jakieś buty militarnie, militarne, jakieś kargosy. Lubiałem tego typu, nazwijmy to militarną, zainspirowaną militarną inspirację w odzieży, którą prawdopodobnie no, widać dość mocno w moich projektach, czy to w, w jakichś rzeczach, które robię, robiłem jako customy, czy w moich rzeczach z Owydight, chociażby w tych spodniach, no przecież to jest, to jest takie rzeczy, że w tym można by normalnie iść bronić Ukrainy teraz, w tym momencie, w takich spodniach. Oczywiście e, wspieramy jak najbardziej tą akcję całą. E, no, i pierwsze takie buty to były Jordany, jedynki. Nie Jordany, to były. E, jedynki, ale nie Jordany, El maxy Air maxy jedynki, Essenszale. Chyba to była kolorystyka, właśnie Royal Blue. No i to, to były moje pierwsze buty, i no, jakie jak założyłem, to chodziłem w nich cały czas, nie? No, Zakochałem się no, no, w nich no, no, totalnie, nie? Po prostu były tak zajebiste, tak wygodne, i jeszcze. No w 2012 roku taki bucik to był swag, co nie? Do tego niebieskie, one były niebiesko-białe, do tego niebieskie spodnie, pod to biało, biały albo szary long sleeve, a na to niebieska kamizelka i biała czapka Diamonda. To stary, był taki swag. Jest po prostu koniec, nie? No i tak się zaczęła pierwsza przygoda właśnie jakby ze sneakersami. Chociaż ja jakimś super fanem takich sneakersów to nigdy jakoś mega nie byłem. Nie mam sam dużo samych sneakersów, nie wiem, no wiesz. Jeżeli chodzi o buty, to mam dość dużo, ale takich stricte sneakerowych to mam jedne 37, mam te kilka, dosłownie kilka sztuk Yeezy, które noszę, no bo mam tam rzeczy, ale to są jakby na sprzedaż. Mam tam jakieś buty do biegania. No militarne też masz, nie? Mam bardzo no, militarnych, które ja mam w cholerę, nie? No, mam czy samych easy butsów, czy jakichś tam y, trapperów Eco. To, co, co czy jakieś... wysłałem, te Asicsa, Te tak? Asics, które mi podesłałeś, no. to, to w ogóle śmieszna sytuacja. Tego chyba nie powiedzieliśmy tutaj nigdy, nie? Nie wiem, czy na podcaście. Na podcaście chyba nie. Y, mam takie buty Asics z kolaboracji z Nonative. One tak wyglądają, jakby były takie... Mm, Podeszła jakby z taką szmatą tak naprawdę i zawiąże się je na kilka razy, sznurówki, yy, Wrzucimy, wrzucę jakieś zdjęcia. To, na to w opisie. podobne też trochę do tych butów tej firmy, o której mówiłeś, o której nie powiemy. Aha, to, no tak. Trochę są podobne. Trochę stylu, są no? podobne, ale, ale co. Ale... Nie, nie, to, to inna firma. To mówię do mówisz o prezencie, a ja mówię o innej firmie Aha. wtedy. To firma, o której mówiłem wcześniej, to jeszcze w ogóle kiedy nie wiedziałem, co to Streetwear. To oni robią takie buty bojowe i chodzimy w nich A, to też wiem, sztuk. Też Tak, wiem. tak, no 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 no. No, no, no. no. E, trampki. Może takie tam Trump, 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 no, no, no. Może kiedyś się zreflektują jeszcze. Zobaczymy. No jeden z moich takich ulubionych, w sumie sneakerów, które mam, czy w ogóle jeden z ulubionych, jaki kiedykolwiek gdzieś tam został stworzony, to jest chyba 97 od Nike, Silver Bullety, które nie wiem, czy Wy to pamiętacie, ale ja tak pamiętam przynajmniej, jeżeli źle pamiętam, to mnie skorygujcie. że 97 od Nike'a to była pierwsza premiera, która została wypuszczona na aplikacji Snickers. Pamiętasz to może? żeby tak było? Mo możliwe, możliwe, Ja Bo tak pamiętam. pamiętam, że wtedy na pewno był duży hype na nie, duży ale, był ale du było dużo też sztuk. Na początku nie były aż Bardzo tak, dużo aż sztuk tak li limitowane. W sensie, że jakby większość osób, które chciało je kupić. I wiedziały o premierze, to. to no właśnie to dlatego to wydaje kupili? mi się, że ta aplikacja została uruchomiona. I ja zamówiłem ja próbowałem kupi, próbowałem kupić rozmiar pół 40, 40, A mój Ziemek kupił dla mnie, bo miał też dla mnie, mówiłem, żeby mi kupić 44,5, a kupił 44, nie? a one są małe. No i. No, nie dało mi rady wsadzić nogi w ogóle, i tam nie wiem, czy je odsprzedałem, czy je zwróciłem. Chyba odsprzedałem je tam z zyskiem, chociaż stówkę, a potem chodziły one po mojej głowie przez. No to chyba było w 2017 roku, tak mi się wydaje, więc chodziły moje w głowie przez 5 lat, 4, bo ostatnio, bo końcowo kupiłem je. Pamiętasz, gdzie je kupiłem? Bo na, na hype marketu? Nie, Były w Berlinie. Kupiłem je w Berlinie na tym eventie, no, na którym przyjechałem do ciebie. W Berlinie, tak. Evencie, tak no i wtedy kupiłeś jeszcze drugie te reforsy Camo takie 3M Tak, znaczy nie wiem czy 3 ale Reflective Reflective DZ Camo, też bardzo fajne ja w ogóle, no widzisz, to jest moja właśnie taka faza jednak gdzieś tam militarna i taka dookoła, więc więc takie rzeczy, no i moja przygoda, jakby nigdy nie byłem jakoś super, mega wkręcony. Dla mnie dla mnie buty są bardziej jakimś takim wykończeniem outfitu, jakimś takim mają, muszą być spójne z nim, aż outfity mam takie gdzieś tam ciężkie, bardziej takie właśnie utility czy to Military Inspired. No to, no to jednak te buty gdzieś tam muszą siedzieć. Nawet 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 te danki, które dzisiaj gdzieś ten, akurat ten, ale danki też są takim dość no są cięższym butem, nie? niż na pewno jakiś tam klasyczny sneakers. Dlatego Gdzieś tam one, one mi tak siadły lepiej do, do stylówy. No i ja przede wszystkim preferuję wysokie buty. Nie? Jakby. Myślę, że 80% butów, które mam to są buty za kostkę. No, a to co możesz powiedzieć w swojej fazie? Bo to u ciebie na pewno na pewno było w młodszym wieku, i, i pewnie jeżeli chodzi o sneakersy, no to. Mm, było tam jasne, więcej. Jasne, jasne. No w sumie pierwsze takie buty, to w sumie, tylko że to nie, nie było jakby świadome wybieranie, no bo jeszcze byłem dzieciakiem, więc to mi po prostu tata gdzieś tam właśnie z, z jakichś tam, z Niemiec używane, czy inne, no to były halóweczki, nie? A, okej. Okay. Śmigałem w halóweczkach, <grym> były najwygodniejsze buty świata wtedy dla mnie. <grym> I... To było tam chyba. Total 90 była taka seria z takim jakby 90, i miałem w ogóle cały secik To dresów, Było to Nike, chyba, tak? Tu było Total 90, tu jeszcze na bucikach miałem zestawik taki, nie? No to Ja wiem, ja wiem, ja nawet to pamiętam chyba, to wtedy też w tym czasie wychodziły rzeczy od Armstronga, chyba, nie? Ten w hmm. Strong coś takiego była taka kolekcja. Odnośnie tego kolarza? czy... No, no, no. To nie a, były a, te same czasy? A z Kim on z wtedy Nikem? robił. A to nawet tego, tego nie Nie pamiętasz. No ale to były, no to ja tam miałem kilka lat, więc to było pewnie coś to typu było pewnie, to 2000 nie, nie, wiem. nie wiem, 2, 3, 4 plus minus, tak? To może chwilę później. Eee... Bo miałem bluzę kiedyś, pamiętam, to była moja pierwsza bluza Nike w życiu, właśnie Dumstone'a. I byłem tak zajrany nią, byłem tak nią zajrany, że po prostu zajechałem ją. Zjechałem ją po prostu do końca. No, no i później taki pierwszy tak naprawdę świadomy wybór takich butów, które by mi się podobały i mi, jak tam jeszcze wiadomo, to wciąż mi tam mama kupowała, no bo to byłem wciąż w podstawówce, nie wiem, która to była, trzecia, czwarta klasa, coś takiego. W podstawówce no to pierwsze to były z Quicksilvera, Silvera, takie na rzepę, bo wtedy były modne ogólnie te DC i ten. Te, te te a Quicksilver Silver robił je jakby tańsze, no bo DC wtedy były mega drogie, nie? Tak, DC były mega. I pamiętam, drogie. najpierw właśnie miałem ten, ale następne buty. No bo wtedy też stopa rosła, trzeba było kupować kupować dosyć często. Zresztą ja mam spory rozmiar, bo no tak. 13 US, czyli 4,7,5 da się 4,8. I więc jakby dużo tych rozmiarów musiałem przeskoczyć, więc dużo musiałem też tam zmieniać. No tak, I i, i co, co rok tak naprawdę o, o rozmiar to skakało. Eee, i, I pamiętam, że później po tych Quicksilverach mama mi kupiła takie właśnie DC z grubym językiem i grubymi sznurówami. I to był jakby all white skóra biała, i ten, bo tam był jakby ten DC tak wstawiony pod kątem przy kostce jakby. Mhm. Mm. Po zewnętrznej stronie buta, i to było na, na czerwoną skórę. Jeszcze sobie wymieniłem na jeszcze grubsze sznurówy, czerwone takie. I ten, i, I ten wystający gruby język, nie? bo one były. Tak, tak. o tam o to te, chodziło. Te, te, te skajterskie buty to takie tak 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 były i wtedy to było modne. Nie, także, także to były te, te pierwsze buty, które tak mi się bardzo podobały. I, I był jakby takim moim wtedy wymarzonym. Wtedy był ogólnie lans. Nie? Cała szkoła, starsi mówili do mnie, że fajne buty, i w ogóle no to wiesz. Było, no, no. Nie, by, było, było nieźle. Miałem, <grym> miałem szacunek po prostu starszy. A wie jaka to była jak, 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 jak klasa? Jak... No to, to był, tamte to już typu czwarta klasa, czy trzecia, czwarta klasa, coś takiego. A podstawówki? To, to, tak, tak, tak. No to był na pewno szacunek to wtedy, No i pamiętam, one były za 300 zł, wtedy, co jakby w, te wcześniejsze Quicksilvera były za plus, minus 100. Nowe ze sklepu, a tamte były za 300, i to było tak jak teraz by się dało, nie wiem, 1500 za, za jakieś Jordany, czy. czy no, no, że wtedy ogólnie większość butów w sklepie kosztowała w granicach 100 zł. Tak, tak. I jeszcze nie było tej mody na to, że buty są powiedzmy czymś droższym. No bo teraz możesz kupić buty tam za, nie wiem, 150 zł, ale Może wychodzą za... normalnie easy, które są za tysiaka i ludzie się na że nie rzucają, i to jest normalne, nie? Ja wam. Ja teraz mi przypomniałeś, że ja w sumie to miałem taki pierwszy. Jakby, miałem jakiś tam z, jeden z jakby. Spotkanie z innym butem, i to była taka, była taka era, jak ja byłem młodszy, chyba właśnie w podstawówce, że była straszny był szał na wansy. Jak do polski weszły te normalne wansy, old school, lowe i Haje. I no, wansy były drogie wtedy dość, ale tego typu właśnie, taki trampkowaty, ale nie do końca but. I pamiętam, mama mi wtedy kupiła, pojechaliśmy na targowisko w Szczecinie, targowisko Turzyn. I tam w jakiś budek takich kupiła mi mama i mojemu bratu buty Cut, Caterpillar nie? i były konkretne. A że mój ojciec, mój ojciec jest budowlańcem, yy, także ojciec też zatwierdził, że to, to są dobre buty. Możą no, no, być takie pewno, porządne, praktyczne, tak, 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 praktyczne tak. I, i się nie zniszczą. Trwałe. I pamiętam do dzisiaj jakie to było CW, to było CW oliwkowo-brązowe. Kurde, no od małego wiedziałem już po prostu, co jest, co jest pięć, nie? Likuła brązowa i tam jakieś pomarańczowe elementy. Ja po prostu pamiętam to jak dzisiaj. Ja ogólnie mam bardzo słabą pamięć co do mojego dzieciństwa. I jakby w ogóle mam słabą pamięć taką odległościową, na przykład moja dziewczyna pamięta kurwa wszystko. Moja dziewczyna pamięta wszystko, każdy szczegół, ona pamięta, jak miała 6 lat, jak robiła jakieś rzeczy, nie pamiętam nic. A to pamiętam na przykład nie. No, u mnie z kolei później w butach no właśnie, były bo... też jakieś najeczki. Ale pamiętam, że w szóstej klasie babcia mi kupiła, to były Nike Dunk, ale Lowy, mm. tylko że one to były. to nie była zwykła, ona trochę była zmieniona, ta bryła. I ona też była. No na pewno była inna trochę. I w sensie nie, nie wyglądały tak jak teraz. To, to też jakaś inna tam chyba kolekcja wyszła, czy tam jakieś. No SB to ogólnie Danki są chyba SB, nie? I jako, że, nie, no są SB i nie SB. Aha. aha. Bo te, nie wiem jak to było kiedyś, ale teraz są Danki SB no i nie SB. No one wyglądały SB, na SB pewno... dużo są dużo, dużo mhm. twardsze. Tward, one twardusze. były, te, te co ja miałem, miałem zieloną podeszwę i były z takiego lakierowanej skóry. Lakierek okay. był ca, no, no, cały no. biały. E, taki jak jest w Jordanach jedenastkach dookoła, to czarne, w bredach akurat. To, to tam było po całości. Tylko, że też pamiętam, kupiliśmy największy rozmiar wtedy w sklepie 4,6. I za kilka miesięcy były już za małe i się mega wkurzyłem. I kolejne Uuu. buty, jakie kupiłem, bo były naprawdę grube. Kolejne buty, jakie kupiłem, to już wziąłem największy rozmiar. Kupiłem jaki był gdzieś Na w internecie przyszłość? z jakiejś strony typu jakiejś basketo czy coś. I kupiłem Nike SB. One wyglądały trochę wtedy przynajmniej mi przypominały Air Force'y midy z rzepą, bo, bo też były z rzepą tak, tak, i z też rzepą, jakby no. ten Box tak samo wyglądał. Ta rzepa tak była nie, że na, na górze, było... ona była tak po środku, nie? E... Tam akurat trochę, trochę wyżej, ale kupiłem z 4,6 4, przesiadłem się na 4,9,5, bo mega się wkurzyłem, że, że ciągle mam I były mam za duże. No były by, by, by bardzo za duże, nie? <dz <colleges Twice> Dzisiaj byłyby za duże Dzisiaj nawet. też byłyby za duże, ale hit. już jakby hit. Hit. I musiałem bo. kupić największe, jakie są, bo już miałem dosyć tego wszystkiego, co, co, co trzy miesiące, żeby, żeby kupować ja. nowe buty. Mówię, dobra, wjeżdżamy w największy ch... size, nie? <grym> jeszcze zimowe kupiłem też wtedy, no, no bo jeszcze nie wiedziałem, na jakim rozmiarze mi to tam się, się uspokoi ten, ten, ten wzrost, <grym> nie? Eee, no ale stanęło, stanęło na 4,7,5, 4,8, więc też jeszcze nie, nie jest aż tak źle, no bo mam znajomych, co mają większe, jeszcze rozmiary. Eee, no a później zacząłem grać w koszykówce, to było właśnie na przełomie szóstej klasy i gimnazjum. Więc tam też dużo, dużo już bardziej zacząłem się interesować Jordanami, butami, też koszykarskimi. Wtedy akurat jak, jak zaczynałem grać w kosza, to LeBron e, też miał właśnie e, współpracę z Nike. Em. No do dzisiaj ma, ale wtedy tam były to modele na zasadzie 3-4 i tak samo Kobi. E, wychodziły tam czwórki, pamiętam. No one się tam Teraz Lebrony Nie wiem, ale chyba z 17, czy coś Dużo takiego jest, wchodzi. dużo jest na pewno Tak, no, no co sezon jest, są jakby nowe e, I też są jakby pi Że tam ta, ta, ta i Jeszcze jakby z innym modelem Wjeżdżają e, No i wtedy zacząłem też bardziej Oprócz butów typu Do grania w kosza e, Bo pierwsze takie w szóstej klasie To miałem konwersy Hmm? Z Wade'em, Dwayne Wade, koszykarz, właśnie. Tak, z, no? z Miami Heat. Dwayne Wade Johnson, tak? Nie, nie, Dwayne, Dwayne Wade po prostu. Okay. I też, też on później w ogóle przeszedł do Jordana i z Jordanem miał od razu rok później, miał, miał buty Jordana. Swoje, pamiętam, to były takie pierwsze z jego i Wade, znaczy Wade'a i Jordana, to były tutaj, miały takie po, po środku, przy, przy śródstopiu, no. tak? Tutaj no, no, były no. takie panele przejrzyste, e, takie okrągłe. E, z, 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 no raczej z jakiejś. Ale że gumy, coś było gumy, widać, że mają tam Tak, i tak, tak, dalej, tak, i tak, tak i że było na wylot widać jakby przez, przez środek y, skarpetę w środku. I to były fajne, aczkolwiek one były mega drogie i limitowane. E, no i później też jakieś tam NDONy i, i inne tej firmy nie wiem, czy jest jeszcze ta firma End1. Eee, czy, ale to, 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 czy, to były. Tak, była taka firma na pewno kiedyś, czy dalej jest? Tak, tak. I to, nie i to też nosiłem e, koszulki, tak samo e, kupiłem sobie 3, 3, 4 XL, żeby żebym miał już na później na przyszłość. I, i były. Do, dziś, do dzisiaj są pewnie, znaczy już tam ich nie mam, ale, ale kiedy, do dzisiaj, dzisiaj byłoby za duże Kiedy zdałeś sobie sprawę, że to troszeczkę za dużo, że tak może, że może już tak, a bardzo nie urośniesz. Znaczy to była kwestia tego też, że ja ogólnie się tak ubierałem. Jak okay. nosiłem t-shirty do Polako po 4XL, jakby do dzisiaj bym miał je tu. I to jakby to był Czyli dla mnie takie spoko size. Nie? Jak, sleeve. Jak, jak było tak, jakby były typu, typu tu, no, to to już bym się źle czuł, by były za małe. Nie? Ta mhm. koszulka totalnie by była dla mnie za mała wtedy. Rozumiem. Eee, I tak samo ze spodniami. No, ja bym, też byłem jakby szczupły, a spodnie miałem. Jedny polaką a to chyba mówiliśmy w odcinku składniach. Okay, coś tak wspomniałem, coś tych Polaków o mega, mega szerokich. Tak, tak, tak. I, I co do tych butów, to później właśnie Zajarałem się Jordanami i też wtedy miałem chyba. W, w, wtedy jeszcze były takie czasy, że, że Jordany nie były aż tak hypowe, bo ludzie w Polsce się na tym nie znali, więc można też było kupić. Pamiętam. Jeden z pierwszych butów wtedy już później z, z Jordanów. Przynajmniej do dzisiaj je mam. Eee, to były Bredy 11. Eee, to było wydanie, no nie to chyba 2011-2010, coś takiego, bo to była jakby ta pierwsza chyba reedycja w ogóle ich była po, po głównej premierze. Tak mi się przynajmniej no. wydaje. I później wyszły czwórki e, kupiłem później czwórki e, White Cement. Oto to jest klasyk nie? E, Tak, tak. I bo, bo, pamiętam wyszedł wtedy właśnie teledysk To jaki to był jaki jak, to był jak dwie no to, to, już, to, to, wtedy, już było, to już było To później, Wtedy nie? Nie? wyszedł, wyszedł wtedy teledysk, ASAP Proki, e, no z, z tej płyty klasycznej, o której gadaliśmy, co tam na, na live, nas, long live. nas poprawiali w long komentarzach. Live. Eee, nie pamiętam, on był wtedy jeszcze w kilcie Raf Simonsa takim, jest biało-czarny, on na takim on na tronie tonie siedzi. Tak, tak, tak. Jest takie pff, walnięcie eee, basem na początku, jest taka mm -hmm. delikatna muzyka, i później eee... Jakąś... To bo tam tam jest, na tej płycie jest Golden, tam i tak dalej, tak? No, 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 no. No, no, no. Yy... no w każdym razie to, to co to jest 2010 11 No, taki, coś takiego. Coś takiego. No to on wtedy właśnie założył czwórki cementy w, do do tego teledysku, ja się tym zajarałem i je kupiłem i wtedy też bredy, rok później wyszły bredy i pamiętam tam ode mnie z, z, z klasy chyba wszyscy kupili sobie te bredy, a ja miałem te cementy i kupiłem jeszcze w sklepie koszykarza, były jakby dostępne, wiesz, po premierze na półce. Tak, e, jeszcze no, tam widzisz. jakiś rabat, rabat wleciał na jakąś tam kartę klienta, czy jakiś tam inny newsletter i było, było spoko. E, za jedną za parę stów pewnie. Sześć, coś takiego? Pięć. Były sześć albo siedem stów, ale później... Później. Masz jeszcze? E, nie, 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 one w ogóle były tam. Ja, ja je miałem na zmianę do szkoły, do flexowania się po, po, po tym po korytarzu. E, I tam było tak, że podeszwa totalnie nie była zdarta. Tołboksik nie był w ogóle zgnieciony. Także one, poszły, tak, one poszły jako tam prawie nowe. A pamiętasz za ile? E, nie pamiętam, ale na Ciekawe pewno zarobiłem, poszły. ale na pewno na pewno zarobiłem. Znaczy później wyszła ostatnio była ta reedycja z, na, ze słuszem z tyłu i Nike'em i one są fajniejsze, bo jednak są tak jak OG i zresztą słusz jest ładniejszy niż Jumpman. No tak na pewno. Na, w, ty, w tych miejscach oczywiście, w których tam tam występuje na tych W ogóle butach. jest chyba ładniejszy niż Jumpman słusz. No, 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 no. no. To, to, to na pewno zależy jeszcze też we, w jakim miejscu i co, co to tam dokładnie, dokładnie jest. W każdym razie e, później też miałem fazę właśnie na, na Jordany i miałem. E, to był okres, gdzie naj, najwięcej butów kupowałem. Sobie e, i też miałem sporą rotację. Te, te kupowałem, te sprzedawałem, kupowałem też dużo używanych. E, często też po prostu, żeby po prostu nie wiem, przymierzyć tego buta, pochodzić, nawet raz w nim wyjść, zobaczyć, jakby doświadczyć tego buta. I sprzedawałem dalej nie? I też te często jakby na tym zarabiałem wtedy hmm, A to też nie było na pewno jakoś No pewnie w takich, tam, takich młodszych w Zarabianie w młodości to jest wieś no, 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 Ale w tych czasach jeszcze nie było tych wszystkich grupek Nie, nie było tak, forum tak, na, tak. na fejsie I to tam gdzieś po aliksach je sprzedawałem Albo nawet na ebayu gdzieś tam zagranicznym no nie było to takie proste, żeby żeby robić na, na tym Reiselach jak teraz tak, teraz tak, to jest tak. bardzo proste. No i, i pamiętam, że miałem, miałem większość w sumie Jordanów do, od jedynek do 14, do bo chyba piętnastki to są ostatnie, które Tinker Hatfield yy, projektował później już tam jakiś nowy projektant wleciał i później chyba tam jakieś 28 czy coś takiego chyba Tinker znowu wleciał, bo one były takie z taką rzepą jakby na sznurówki i później było, że one były chyba mid midami albo lowami i miały jeszcze tą tak, nie wiem po co, miały tą opaskę na, na kostkę, tak jak dookoła kostki że się po prostu taką opaskę no to Nie ee, było, żeby usztywniło to jakąś kostkę? Ale to jakby... Nie dawało za bardzo no bo koszykarskie buty ogólnie są wysokie żeby kostkę usztywniały, bo no tam tak. są Duże przeciążenia no tak, e, czy, czy... Na, na kostkę. Najwięcej, najczęstszym urazem, oprócz wybicia, zbicia palca jest właśnie. Skręcenie albo podkręcenie kostki. Zresztą też no później, później w sumie też wyszło dużo, dużo lowów, typu właśnie kobi, miał niskie i to bardziej dla, dla rozgrywających, czyli tych bardziej dynamicznych. Aczkolwiek w NBA tam po prostu też mają tejpy, czyli te, takie specjalne taśmy wokół kostek, gdzie jakby tam możesz nawet i boso grać i tak będziesz miał usztywnioną, usztywnioną mega, mega kostkę i nie będzie tak podatna na urazy. Mhm. E, dlatego, dlatego już tam później jakby się też odeszło od tego, żeby no bardziej też ci dynamiczni, lżejsze i bardziej też takie dynamiczne buty dla, dla właśnie rozgrywającego, czyli tych takich szybszych, a ci wysocy wiadomo oni mają trochę mniej takiego e, szybkiego ruchu, bardziej jest bardziej no, no, no. duża siła, przepychanie, no to tam wiadomo, że zawsze też wyższe. Wyższe buty i moje ulubione No niektóre Jordany Kupowałem i sprzedawałem też właśnie Żeby, żeby po prostu zobaczyć czy one są Fajne, jakby żeby też je mieć Żeby mieć jakąś tam kolekcję I miałem bardzo dużo par butów I później jakby już to mi, to mi przeszło I zostawiłem sobie te najfajniejsze I bardziej chciałem kupić te fajne No bo kiedyś to było tak, że jak były buty W moim size i były w miarę spoko To kupowałem nie? Bo, co, tam... bo ciężko było znaleźć inny size no... No, znaczy ciężko, bo ciężko było, było w w ogóle tym, znać w tym size. I też jakby, jeżeli były na przykład, był, bo były używane, więc jeżeli były tanie, no to jakby się nie zastanawiałem, nie? No rozumiem. I kupowałem, bo wiedziałem też, że je na pewno sprzedam jeszcze coś tam nawet zarobię, więc, więc spoko. No i właśnie najfajniejsze no to były czwórki. No teraz mam jedynki. Jedne mam, te, te shadowy, one są w ogóle 2009 chyba. E, I one są inne wydanie niż te, no bo tam jest jakby nubuk i taka jeszcze bardziej ta skóra premium, no bo te bredy mam, te e, co były tam zbanowane no, no, przez, no, przez, no. Przez, przez, przez Nike. To też właśnie on taka, i tak w nich grał, nie? Taka tam, była, no. była, była e, historia, że tam były pewne kolory butów zabronione i on miał właśnie Jedynki bredy, i tam było chyba nawet 20 tysięcy dolarów za mecz. Musiał płacić Jordan, Curry. czyli Nike. Za to, że on występuje w tych w tych on butach. on występował właśnie specjalnie, żeby właśnie to była taka i żeby to były no reklamy. No i, i to też na pewno. To podobno jeden z bardzo ważnych w ogóle sukcesów nie? tego brandu. Tak, tak, tak. No bo one chyba były za bardzo, za, kolory były za bardzo. E, rzucające się w oczy. E, I nie, dlatego nie mogły, nie mogły być, bo tam musiały być stonowane kolorystycznie buty. E, Ale co z tego, że się rzucały w oczy? No, takie były zasady. No. Okej. Okay. Myślałem, że to jakieś tam ma podłoże techniczne. Jakieś, znaczy, nie wiem, no tak, tak, tak po prostu wtedy było. Może też okay. nie było dużo butów wielokolorowych. No to, no to tak po prostu ustalili, żeby to schludnie wyglądało. tak samo jeszcze kilka lat temu w NBA można było mieć, nie wiem czy w NBA, to akurat mówi mi mój, mój kumpel Ponitka. Eee, I i że, że po prostu u niego w lidze nie można, nie można. Czy w reprezentacji, bo on też w reprezentacji Polski gra. Eee, nie wiem, czy na zasadzie. że w kosza? Tak, tak, w koszykówce. ma tak? i... się za Max chyba, nie? Marcel po no eee, i... To jest kolega Odziego Rico chyba, nie? Redaktora. Też, też, też. też. Poznawiam serdecznie Marcela i redaktora Audi Pozdrawiamy was, pozdrawiamy. I też na przykład, że nie można skarpetek W innym kolorze I koszykarze też mają taki underwear Że, że jakby Z Nike Pro Czyli, że tam obcisły pod koszulę no, no, no. Czasami te, te, te też to... taką. No, 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 czasami to też po prostu Wystaje, tym bardziej teraz Ogólnie kiedyś moda w koszykówce była Na właśnie oversize'owe, a teraz znowu wrócili Do takich slimów Jest bardziej wszystko opięte, jak kiedyś typu Iverson Czasami Iversona to te spodenki Były trzy czwarte jeszcze oni, je no do, jak, jak. Do połowy tyłka. Do połowy tyłka były jeszcze opuszczone, a teraz są takie z kolei, jak prawie do biegania, czyli przed kolano totalnie i jakby. Często nawet ta bielizna teraz bardziej wystaje z spod tych spodenek, i wiem, że za to też. Teraz trzeba ogólnie mieć jednolity kolor, że jak masz na przykład białą koszulkę, to nie możesz mieć czarnej bielizny, nie? też musi być biała. Mhm. I że to wszystko i, i razem, razem z, ze skarpetkami nie mogą to być różne tam kolory, więc, więc to się teraz pozmieniało. Kiedyś, kiedyś było inaczej, jeśli, jeśli chodzi o te rzeczy. I tak, w sumie z, z butów to mam też Jordany 6. One były jako. Chyba jako infraredy, tylko tam były te czarne i białe. Eee, ja mam te czarne. Czyli ty ogólnie więcej Jordanów masz niż jakichś takich biegowych, nie? Chyba. Tak, aczkolwiek od, też od, od kilku lat bardziej, bardziej mam takie biegowe, eee, które, które są na pewno bardziej wygodne i, i. No bo Jordan jakiś tam super wygodny, to nie jest. No, nie? to na pewno tym bardziej te, te numerowane, tak? Te, te OG, no to one są jednak ze starą technologią i teraz, teraz te buty po prostu są o wiele wygodniejsze. I mam, mam w sumie trochę też do, do biegania butów i, 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 i znajka, mam, mam, mam Zoom Flye, mam też. Reakty to takie, w których jakby chodzę na, na, na co dzień. One bardziej letnie są akurat. Te Reakty 8.5, one chyba były, one tam były od razu, była jakby jeden drop ich, jedna partia i później były wycofane ze sprzedaży. One są z siatką, jakby skarpetę widać, jak się w nich chodzi, więc, więc to też fajny, fajny efekt. Mam, mam też boosty. Mam te, te jedynki Core Black, które no, wyszły od są razu. Spoko. Mam boosty te ostatnio fajne. kupiłem Właśnie, sobie e mam, na siłkę i do biegania. E, no i mam NMD, te OG, które też kupiłem przy tym pierwszym dropie. Te e, z falenem? Nie, nie, nie. Adidas NMD po prostu. A, okay. e, te pierwsze NMD, które wyszły z tymi takimi na buście i z tymi kwadratami takimi no, no, wiem, wstawionymi, no, 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 no. To, to, to mam tą to. Ale na ten but była kiedyś stwaza niesamowita, nie? Tak, no ja dużo tam robiłem ruchów z tymi butami, bo, bo pracowałem w Worldboxie więc tam na jakieś zniżki były powijane i posyłane dalej w świat, no to właśnie to co ci powiedziałem z co tam do Australii cztery paczki zginęły, to właśnie z nimi. Tam gości kupili kilka par butów, dosyć też spora transakcja, jak, jak tym bardziej no wtedy, to i tam też... Yy... Były, były problemy z Pocztą Polską. In, Poczta Polska w i... wysyłce do Ustali nie daje za bardzo rady niestety. Tak, tak. I w sumie najwięcej, najwięcej przesyłek, które mi gdzieś tam zginęły i były problemy, no to to były te z na trasie Polska-Australia. No, bo to taka dość. Tam jest słaba trasa, słaba, ciężka słaba. trasa. nie. No, nie, nie, tutaj e I zawsze tam są jakieś, jakieś problemy. Też teraz aktualnie mam jedną przysyłkę do Australii, nie mogłem mi wysłać lotniczo, tylko musiałem ją wysłać. E Drogą lądową morską i niestety, no, przesyłka idzie 3 miesiące i nie ma w ogóle żadnego znaku no życia. Nie, nie ma trackingu, no bo ona nie jest przesyłką rejestrowaną. Jest, jest ma... rejestrowana, tylko ona po prostu w tym momencie jest na y, prawdopodobnie po prostu na wielkim y, transportowcu, który płynie przez po prostu ocean i prawdopodobnie dobije po do, niedługo morze do, do, do Australii i jak dobije i dopłynie, no to. No to będzie jakiś tracking, nie? bo zablokowali przez y, chorobę, której nazwę nie można wymawiać, y, zablokowali połączenia lotnicze, y, transport lotniczy Polska między Polską a Australią. Tam. Teraz cały czas? No Poczta Polska dalej nie dostarcza nie? Aha. do Australii lotniczo. no. A nie, to ja chyba coś wysyłam ostatnio, może tam list. też były jakieś List może tak, ale paczki, buty, no, tak, butów no, tak, nie wyślesz, no, tak, jakieś tam tak, easy, easy butców, no nie? Chyba, że... że, że jako global też global, był. Global, global, global też wyłączony. No ale i tak Lizzy Butsu, no, tak. Wielki Kalton, to może być ciężko, nie? No tak, tak, tak. Tak to też, wygląda. No i też w sumie i co do tych szóstek, no to mam też chyba 2008 było wydanie, także kupiłem je gdzieś tam na, na Allegro za 70 zł kiedyś. Używane z, jak, z jakiegoś tam e, lumpeta. Jak to się dzieje czasami, że takie e, rzeczy z, z UK, bo taka tam chyba historia ich była. Ktoś nie wiedział, ktoś sprzedawał jako buty sportowe, trampki Jordan. Na, Jordan i, najlepszy but. I, I tyle. No, no, no. E, I, i, I to był też okres, moim zdaniem, jeden z lepszych, jak nie najlepszych. Kenny'ego Westa, jeśli chodzi o ubieranie no to on wtedy jeszcze był w Nike'u i on też właśnie wtedy chodził ee... Chodzi ci o black, tak te outfity? Tak, 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 że, że właśnie wtedy jeszcze skinny jeans ee, bikery ball main tak, ee, tak, tak. leather pants ee, i właśnie dużo chodził wtedy w jedynkach OG właśnie były ee, te w sumie, które ja mam czyli shadowy, e, bredy i royale i też właśnie w tych szóstkach czarnych, infraredach Chodził sporo, bo miał kilka takich ulubionych modeli, mm -hmm. w, których, w których chodził. No i też, też później to był też ten okres co, co do oktobery, ale to ostatnio wspomnieliśmy też przy, przy na, na jakimś podcaście, to też na, na, na nas poprawiali z tym pakiem Air Maxa, że to były to były jedynki, a nie dziewięćdziesiątki. Tak, e, tak, tak. Tych, tak, tak. E, USA Pack chyba to tak się nazywały. Z tą flagą były trzy kolory. Odwrotnie było... właśnie, że to chyba były dziewięćdziesiątki, a nie jedynki. Nieważne. No te co no. tam Dane i Majewski chodzili w a, różnych kolorach. No, <laughs> no, no to, no, to, to były dziewięćdziesiątki, tak. Ale było... ja mówiłem, powiedziałem wtedy, że to jedynki i to e, nie powiedziałem prawdy. No, ale przynajmniej no, też można co? się czasami... No wiadomo, czegoś... wiadomo, to jest to nic, nic złego. Nikt tutaj nie miał na zamiarze nikogo okłamać. Tak, no i to też był, później z kolei była, była też faza przeszła, bo, bo to Nike jakby królował, no i później tak, tak. przeszedł do Adidasa i, i zaczęło role, role się, się od 750. Tak, i to był też moment, gdzie. E... Zobacz, znowu następny podcast. Następny pod... Nie było podcastów, w którym nie było nic jeszcze o Kaniem chyba. No bo jest jedną z osób, myślę, najbardziej wpływowych na w ostatnich modę latach. No. przez ostatnie. Nawet kiedyś gdzieś tam został w ogóle uznany za najbardziej wpływową osobę na modę, taką, jakby w takiej świadomości mm, masowej, nie? no mm. bo myślę, że ogólnie jakby zobaczyć na to subiektywnie, to czy on ma największy wpływ jakby na ogólnie na modę jako sztukę, to może nie, ale na świadomość mody masową, to myślę, że tak. Aczkolwiek teraz jednak jako projektant i twórca mody, jak najbardziej, nie? No, te trendy, które on zrobił jako, jako Easy. E... No tak, tak. No bo to, co on zaczął tam. I, i, i to, no to jakby od tego później naśladują inni e... kolory, które te, te ziemiste kolory, które on wprowadził nagle i też takie pastelowe, no to później wszystkie inne firmy zaczęły tak, to robić. No przecież jest, jest taki i... wywiad z nim, jak ktoś tam się go pyta po tym pokazie Easy jeden i mówi, że. No, tam jakby coś pyta się o ten wywiad, nie, a on mówi, że this shit now is future. You see, you see, that, you see that, interview in five years, and you say. No to ostatnio było to udostępniane, pamiętam, bo i, no, bo, i, bo, i bo, tak jest. Bo, bo min, 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 minął ten czas, który on powiedział tak. w tym, i tak. wyszło, że, że ma tak. że mówi prawdę. Nie, to nie to min, minęło więcej, bo to chyba było w 2015. Czy, czy 2015 koniec mamy 2020, no to tam minęło już 6 lat chyba, no nie wiem, w każdym razie minęło już na pewno tyle, co on tam powiedział, bo pewnie nawet chyba więcej, wydaje mi się, że rok więcej, no ale no to tak się stało, wiesz oglądasz ten wiatr i mówisz god damn, mówisz, nie? No i że to to tak samo pokazuje ten dokument, który teraz o nim wyszedł Nie oglądałem e... jeszcze, ale podobno mówili się, żeby obejrzeć Tak, tak, tak. Choć jest tam no dużo to... jest tam dużo y, takiego y, bałochwalstwa w to stosunku na pewno. do niego? W stosunku do niego, i też w, sto, w stosunku do, do tego kamerzysty, który tam to robi. Aczkolwiek robił to jest przez niego, tam. Niko Ballesteros? On się, nie, nie, nie. Ten, który go nagrywał i był jakby reżyserem tego e, dokumentu. A to nie wiem, kto to jest. E, Myślałem, że Niko Ballesteros, on tam robi jakieś rzeczy z nim. Nie wiem, on chyba Kuji miał ksywę. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Bo, nie mam bo pojęcia. Ostatnio to oglądałem, to, to. No muszę zobaczyć ten film. Tak, no to tam też widać, że, że jak inni w niego nie wierzyli uważali go właśnie za szaleńca. Kaniego za... czy tego ziemniaka? Kaniego no, no. za, za szaleńca i że tak naprawdę jednak kilka lat później wyszło, że jednak ta, ta jego Wizja? pewność siebie no. i wybujałe ego jednak. Y, jest na pewno konsekwentne w jakimś, z, znaczy nie w jakimś stopniu tylko w bardzo dużym stopniu i, i te rzeczy, które mówi, że, że jest powiedzmy tam najlepszy żyjąc Bogiem w jakiś tam no on mówi akurat, że ogólnie, ale ta. w, w tamtych czasach no teraz, teraz o Bogu w ogóle y, tam rapuje i śpiewa więc, tak, więc tak. inaczej klasyczny test Kaniego jest ta find God go find God no, tak tam ja widziałem kiedyś śmieszną rozmowę, że, że jakiś tam gość miał dla niego pracować, czy powiedzmy, wiesz, jakby został przed niego zatrudniony na tak, jakimś tak, projekcie. Tak, on się spóźnił, on do niego pisał, gdzie jesteś, gdzie jesteś, kiedy tu będziesz? I on coś tam, już go trochę pojechał, on, oh my god, że przepraszam, zaraz tu będę, mówił, że coś tam, you're fired, go find God, maybe you can come back. Coś takiego, nie? że jest god. W ogóle. To jest za mocne. Ale wracając do tego, co mówiłeś o butach, bo tutaj oczywiście mówimy o nim w kwestii buciarskiej, no to przejście do Adidasa i wydanie 750. Czyli to w sumie chyba z tych wszystkich rzeczy, które on wypuścił, to ten projekt był chyba Wiadomo, może są formy nerwy, które są inne, są klapki te, yy, slajcy, które są inne, ale już jakby świat trochę się przyzwyczaił do dziwności. Tak, tak a tak. w 750 to był totalny szok, nie? Ten bud wyglądał w ogóle. Te ludzie... Pamiętam, były pierwsze, pierwsze e, liki wycieki, tak, jakby tak, tego, tak, jak tak, ma tak. wyglądać. Było zdjęcie w samolocie, ktoś zrobił, jak jest Kanye West i trzymał właśnie 750. -tki. I tak jakoś z góry to zdjęcie jest zabione. E, tak, tak, tak. Jest, jest z góry, ale z za pleców, tak, tak, tak chyba. Tak. Tak, właśnie I... tak pod kątem. Jest... Tak, tak, tak. No, no, no. I, I na początku jakby ludzie mówili, że właśnie, że to będą Mizzi z Adidasem, i później jakby, że to na maksa brzydkie i że to później było, że to nie są te, i później one wyszły, nie? Tak, to tak, one tak. Były jakby to były. Był czekałem prototyp. w kolejce czekałem w kolejce. To był prototyp, tak? No, no. Na, te, na te OG. No oczywiście. A gdzie, gdzie w kolejce? to No było... bo można było jednormalnie kupić na stronie. Aha, było że, że stronie, było, bo było, się ten. Ja kupiłem później, miałem chyba te, te czoklat, siedemset Pracowałem wtedy, pracowałem wtedy w Diaweniu właśnie w Poznaniu. A, no to ja, ja, ja. Wtedy jeszcze chyba Adidas nie, nie, nie tam strony wywalało czy coś takiego. Wy, wywalało to jeszcze, wywalało. jeszcze nie, nie byli świadomi, że tyle osób będzie tam. Chyba że to nie, będzie tak hajpowe, nie, nie, tak, tak, tak. albo że może wywalić stronę, nie wiem. Ale z tymi butami to też jest dziwna sprawa, bo zobaczone tam wyszły, były hypowe. Jakby na Instagramie jak się pojawiały i była faza, na Maksa na ich temat, ale ostatecznie teraz czy się je gdzieś tam widuje. Rzadko no są, są rzad, rzadkością 750 i zresztą już nie wychodzą, nie? No nie, no w ogóle nie wyszły żadne wielu, od, jakiegoś, od jakiegoś, od bardzo dawna, w ogóle wyszło las. ich kolorystyk chyba tylko cztery, no, tak? No, no, Bo wyszły no, no, te szare, no, no. wyszły czarne, wyszły brązowe i wyszły grej gamy. Tak, gregamy gamy były te świecące w nocy, to No, no, Brązowe, chocolate brown, czarne, triple black. Czarne, no. triple black, no takie no. były naprawdę, tam była faza na niemocna. Tak, tak. No i te pierwsze z dwoma rodzajami sznurówek, nie? Z tymi takimi... W sumie też, jeśli jesteśmy przy tematyce pierwszych Easy Keniego Westa i Adidasa, to trzeba wspomnieć o tej historii, o której ja opowiadałem wczoraj, bo wczoraj też nagrywaliśmy... Ale to nie mówiłeś tego no, na podcaście już? Z Rico? A, ale mówisz o tej historii, z yy, tym mogłeś zakupić, czy o tej z Rico, że... A, no to mów. O tej, co mówisz, tak. że miałeś możliwość zakupienia, to gadaliśmy już. To może gadaliśmy, ale to ale nie o tej. O tej chcę, teraz to nie. To, tak, dawaj, to, dawaj. to, to właśnie de, nasz, nasz kumpel Rico redaktor. redaktor, inaczej tutaj znany z, z naszych wspólnych liveów. Tak jest. A, jak wychodziły, to były. No, no to było odnośnie płyty The Life of Pablo zanim ona wyszła, a nie Czyli to napisał... było między sezonem pierwszym a trzecim, bo Life of Padło to był trzeci sezon, nie? Tak. Tak. No, 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 dopiero, dopiero jakby też, też wchodził i było właśnie e... napisał Kaniełestw tweeta, Moja płyta będzie się nazywać TLOP. Jeżeli ktoś zgadnie, co to znaczy, dostaje Easy. No i wleciał Rico, The Life of Pablo e... i później, później napisali do niego z, z Donda Creatives, czyli te, te, ta, ta jego firma nie, kreatywna, agencja. I żeby podał adres i rozmiar buta, bo, bo wyślą mu Easy i dostał V1-350 Pirate, Pirate Black. Chcę zobaczyć tego maila. I on do dzisiaj, do dzisiaj je ma w ogóle, te, te Pirate Blacki. I czemu one przyszły do niego, pamiętasz? No, kurierem, nie? Tak, Jakiś ups czy coś? No, 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 zastanów mu wysłali. Ale grubo. No. Opłacili cło no, i wszystko? No, 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 no. Y... Nie wiem, nie wiem, no może jakby szły jako gift za zero czy tam... No, nie, no bo to był pamiętam. gift no, w tym wypadku. No, 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 no. no, no, no. To, to, no a nawet jeśli nie miałby coś zapłacić, to ich No tam to raczej, jest, stary, jest, one, jest, one wtedy an, przed release'em to by tyle stały, że to jest koniec. No tak, bo, bo to były przed, jeszcze przed premierą. Mówiłeś jeszcze, nie, człowiek, nie. że mógł, mógł poprosić, żeby się na nich podpisał. Tak, tak. Kurde, tak, no to powinien by to zrobić. To by było dopiero... No. Zrobiliby to, jakby poprosił, to by to, by to zaorganizowali ten podpis. Myślę, no, może bym by musiał dłużej poczekać, albo może byłaby opcja, że zapomną o nim. Tak, tak. Że jakby na zasadzie możemy to zrobić, ale będziesz miał je za kilka miesięcy, bo nie wiadomo, kiedy się z nim spotkamy czy coś, no bo to wiadomo, jak jest. No właśnie. Więc więc może, może też. Tak, w każdym razie, no odmaję no, z tego, co wiem do dziś i, i spoko, aczkolwiek z wieloma osobami się chyba nie dzielił na ten temat. Tą, tą historią, a na pewno, Ale na to pewno ciekawe, ciekawa. Tym rząd... bardziej, że myślę, że było kilka osób na świecie, którzy mogliby to trafić, a nie powiedział mi i nikomu skąd on to trafił. Powiedział, że po prostu po prostu tak mu wpadło. Możliwe, że gdzieś tam, że gdzieś ka tam może coś, coś nawijał. Właśnie, bo nie powiedział, bo eee... mówi, że, on, że jakoś tak zgadł. No, nie? Ale... No, że tak, no, że tak po prostu, a może, może tam gdzieś gdzieś. E, gdzieś tam jakoś jakoś yy, było może jakiś link był piosenki bo, bo tam był w jednej on mówi I, I feel like Pablo when, when uh, they see me in the news i coś na I feel like Pablo coś tam jeszcze że, że jako Pablo że Pablo Escobar i mm -hmm. było jako że Pablo uh, święty Paweł M, m, możliwe. Było jeszcze chyba bardziej do, do, do jakiegoś artysty. A może? A no, może Picasso? No no, 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 dokładnie. Pablo Picasso. To było że, że nawiązanie do tego i do tego. Już dokładnie nie pamiętam tych, tych, tych wersów, ja, jak, jak one tam były, ale właśnie może był lik wtedy po prostu tej piosenki. Nie mm -hmm. wiem, nie wiem. W każdym razie w każdym razie nie wiadomo ale też te, też ciekawa historia no i myślę że właśnie było kilka osób tylko na świecie które pewnie A to, czyli to, to nie to tylko to on zgadły. dostał może ktoś jeszcze tam to dostał No mogło być kilka osób nie jeżeli jeżeli on, on zgadł, to może ktoś na świecie jeszcze też też zgadł, na, na pewno nie było, to, nie było to dużo osób nie żeśmy pamiętali że... wczoraj, żeśmy bechtali że to śmiesznie na polski przetłumaczyć tą nazwę The Life of Pablo to jest życie Pawła Wobec weź sobie w Polsce nazwać płytę po, życie Pawła. I co myślisz, że to są Pawle no, czy nie O jakimś innym takim. No a tutaj Kanie. No. Po angielsku akurat jest tak, że dużo rzeczy brzmi. Z jakiegoś lepiej, powodu tak, lepiej tak, nie? Tak, niż tak. po lepiej polsku. I po polsku, po polsku nawet śmiesznie to brzmi tak jak właśnie to i mniej, mniej poważnie czasami. No trochę tak. Może dlatego, że, że, że to też nie jest jakby nasz język i nie mówimy, nie operujemy nim na no co dzień. No my, się my nie? jesteśmy przyzwyczajeni, że trochę, że wszystko co zagraniczne jest lepsze, nie, choć hmm. tak naprawdę tak nie jest, ale no gdzieś tam ugruntowane to jest w naszej świadomości, że Ameryka to jest fajna, no nie? No, chociaż my też jesteśmy, my też mamy się czym pochwalić raczej, nie. Właśnie, jak gadamy o tym, czy, czy możemy się pochwalić, to my mamy coś w Polsce fajnego z buciarskiego z bu, takiego? Jakiś akcent chociaż jakikolwiek? Eee, z takich z takich marek. Eee... Znaczy, cokolwiek związanego z butami, co jest polskie. CCC i Wojas. No. Eee, ale jest to. Ale to jest... nie jest polskie? Nie, chyba nie. Możliwe, możliwe, że jest, ale chyba też. Ale nie mają najgorsze buty. Ale nie wiem. No, no, jest jeszcze 4F, nie. Eee. No tak, ale oni robią buty? Myślę, że, że mogą robić. Do biegania jakieś tam takie. Oni mieli jakieś no, tak, kolaboracje tak, tak, w ogóle. Laczki. Mieli kolaboracje z to chyba, nie? Laczki. To, był, to, nie, to było, Vistula. Vistula ale, był on, 4F, tak, 4F to była chyba Wistula. Ale 4F też z Prosto. Mhm. Mi się wydaje, że Bugs to reklamował. Ostatnio? Jakiś czas temu. No to grubo. Polecieli z 4F prosto. Ja słyszałem o fajnej kolaboracji prosto szyku, ale ja nie mogę tu jeszcze powiedzieć, bo ostatnio ktoś do mnie dzwonił. To ci opowiem po programie. Po programie. Bardzo fajny, bardzo fajna kolacja. Bardzo fajny w ogóle, a, yy, bardzo fajna akcja. Myślę, że pogadamy później, później o tym. Dobra. No właśnie, to, to co z polskiego takiego. Hmm. Jest, po... jest taka firma, ale to bardziej taka rzemieślnicza. Fienio, Szulc. Oni oni wysłali mi, mi, mi buty. Tak, tak, tak. Fienio. I... No coś takiego i one, oni robią w ręcznie sumie wszystko, tak jakby... ręcznie i to są trochę podobne do do tej firmy e... Common Projects Common Projects jest jeszcze druga taka oni teraz się bardziej tam Feeling Pieces Feeling Pieces dokładnie oni teraz już poszli w modę w okulary i inne rzeczy a kiedyś tylko robili buty i robili taki Standardowy to taki sneakers, ale elegancki to był. Nie? Tak, taki elegancki. Na, sportow... na sportowej podobieństwie. Sportowe s... Tak, taka, nie? tak, tak. A góra, właśnie z zamszu i taka, powiedzmy, do takich rzeczy. Minimalistyczna. Że... Tak, tak. Można tak, tak, nawet złożyć tak, tam tak. spodnie trochę graniturowe, coś. No, nie? i też pasuje, i też pasuje. I, 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 i to było spoko. Eee, I on, oni robią właśnie coś, coś w tym stylu. Eee, Teraz tak CCC z taką marką z Prandy za zawojować rynek. Tam widziałem, inwestowali mocno w Jangleosie. O to widziałem na jakiejś grupce dzisiaj post był, że czy tam komuś udało jakiś tam z podpisem czy coś. Ale to, że jest marka CCC, tak? Z to tam? chyba w ogóle wcześniej była taka marka. Ja nie wiem, jak to wygląda, ale no jest taka marka. Ona próbują... chyba wyglądała Stan Smith, przerobiona z tego, co widziałem, bo, bo fotek tak. ktoś wrócił tam z Jangleosie. Nie mamy jakiegoś polskiego projektanta, który gdzieś tam w Nike'u robił? Nie było coś takiego? Nie, coś, coś, za, po, po, pojechałem za mocno z fantazją? Ja nie kojarzę przynajmniej. A nie wiem, jeżeli, jeżeli było coś takiego, dodajcie nam znać tu w komentarzach. Ja coś takiego mi się obiło u uszy, ale może nie, moja nie, ułańska ja, fantazja ja, polska. Ja nie słyszałem o, o żadnym takim. No, w sumie to no, no, marka no Behave robi też buty w sensie takie no bo, no, bo nie, nie, nie każda marka jakby też chce robić buty, ale zrobiła no, to... chyba no tak, zrobiła no w sumie, no to możemy powiedzieć kolaboracja no tak, z jego była fajna. No, Była fajna były te sebne i były te y, zielone. To jest to był spoko. To było naprawdę spoko. Mamy taką firmę chyba jeszcze OGG czy coś takiego? Polską markę. OGG. OG. O -O jest jakby UGG, ale to, 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 nie, to nie jest polska marka. No to A, oni to robią, nie to, co, to, co EMU. jakby to, nie to są te takie kapcie. Myślę, że nie. Myślę, że, Myślę, że nie. No, no one to to też polskie. są dosyć drogie. One są droższe niż te EMU, z tego co kiedyś ktoś mi tłumaczył. Aha. To są te takie kapcie, co, 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 każdy, co dużo memów było. Głównie kobiety w tym chodzą. Co, co, Na początku one wyglądają spoko, bo na półca jak się ubiera to tam pięta jakby schodzi totalnie w bok i jest, że, że jakby podeszwa ucieka od nogi, nie? Jest Aha. to tak powykrzywiane i zawsze przed zimą są memy, że, że to zaraz się pojawi u każdej dziewczyny i kobiety na, na nogach, nie? Te, te buty, aczkolwiek też widziałem. A panie w nich nie chodził kiedyś? Nie, ale pamiętam Kevin Hart był. O, no właśnie. Wrzucił fotę tam z private jetta w dresiku i w tych, w tych butach. No i u facetów to bardzo śmiesznie wygląda No, no, no tak, to, tak. A to że chyba u stolicy też w tych butach chodzili, nie? A nie wiem. Coś nie mi wiem. się tak wydaje też gdzieś tak mi się wydaje. No one są już. też takie, w środku jest tam jakieś futerko, nie wiem czy to no, sztuczne, no. czy prawdziwe. Chyba prawdziwe. No, bo, bo One zamszowe takie są, nie? To jest, że jest jakby, taka No, 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 że, no tak jak korzułk, że w sumie no tak. jest, jest jakby e, zamsz z tej strony, a w środku, w środku jest e, dla, dla ocieplenia, mhm. są, są jest w, włosie. Tak, tak. E, dlatego na pewno dużo osób mówi, że są wygodne, praktyczne i ciepłe, ale są bardzo brzydkie. E, tak, są jeszcze, jeszcze z butów był, był, był taki, taka faza, ja do dziś mam Timberlandy. A, no to, to six, klasyczek. z inch, tak. Tylko, że są akurat, w ogóle ich prawie nie noszę teraz. Co, niewygodnie? Jest. Tak, tak. Jeszcze kiedyś było, było spoko, ale no jakby one w zimę są też nie są za ciepłe, aż nie wiadomo jak, bo to jednak jest tylko po prostu skóra. No nie, no to są buty, w których musisz mieć mega grubą skarpetę, żeby je nosić. Tak samo jak ja chcę nosić jakieś takie te buty zawsze, no to, to trzeba mieć grubą, wojskową, masz skarpetę, nie? no i ona się najlepiej wtedy spisuje, spisuje tak, bo ona tak. wypełnia On, tego. One, buta. Też są, one też są właśnie chyba specjalnie zrobione e, na tyle szerokie w środku, tak, żeby. Tak. O to w bo, ogóle. bo tam one są mega szerokie, żeby właśnie skarpetę jeszcze. Tak, tak, i to jakąś grubą, taką konkretną, nie Wiesz co, tak my sobie pomyślałem tu jeszcze o butach, jak już rozmawiamy, rozmawialiśmy o takich sneakerach, rozmawialiśmy o, o, o butach do kosza, ale dość ważnym takim wydaje mi się elementem, rodzajem obuwia są też buty takie trekkingowo podobne. Ogólnie zyskują teraz wszystko co trekkingowe, gorp core, te jakby cały ten gorp core, czyli good old raisins and peanuts to jest skrót. E, czyli jakby wszystkie takie rzeczy właśnie mm, na wycieczki, takie wiesz, nie te tylko takie mm, travel travelingowe. I w tym właśnie te buty e, trekkingowe bardzo zyskują na popularności. E, teraz na dniach była między innymi kolaboracja Karl z Salomonem. I też wyprzedała się po prostu. No Salomon też teraz zaczął być hype'owy, tak, bo, być bo kiedyś był tylko praktyczny, ale teraz te, te buty nie? to są yy, ten, ten sam styl, co, co, co też Arc'teryx yy, wlatuje i właśnie Arc'teryx i Salomon. Ja to jest do pierwszy połączenie. raz do ciebie, pamiętasz kiedy, kiedy ja do ciebie pierwszy raz przyjechałem? Na podcast czy? W ogóle. Nie, no to wtedy co robiliśmy kolekcję chyba e, razem. To, to kiedy to było? To było w tym roku, w poprzednim roku, 2021? No, no. Jakoś na początku roku, nie? To ja wtedy pamiętam właśnie. Znaczy nie, no pierwszy raz to, to, to było w wakacje. A, w wakacje, w wakacje no, no to było. To wtedy, wtedy pamiętam, że ten, że ten y, hype na ten y, taki właśnie y, trawlerzki, korowy, vibe Arkteryksowy do Piorus, a teraz już naprawdę jest bardzo mocny. Wydaje mi się, że w tym roku jeszcze bardziej. Ten hype wzrośnie, nie, bo no, zapowiada się na to, że tak jak mówisz, właśnie Salomon, teraz jest, jest już mocną marką, jest, jest już, już jest hype'owy. Wcześniej, za, miał i założyć Salomona, to wiesz, what the heck w ogóle, nie? E, Arcteryx, czy na przykład taka firma jest też, chciałem sobie ostatnio kupić, Sebastian Żmuda wrzucał takie buty, przemalowywał, nie wiem, czy pamiętasz, ostatnio pokazywał, że przemalował takie buty. takie wojskowo? Nie, 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 trekkingowe takie. To nie, nie. Kurczę, nie pamiętam A, No bo pamiętam, że on Wojskowe to mi wysłałeś, że Jakieś wojskowe sprayem Kamo robił Tak, no to on tam spray, Sprayem to on tam dużo rzeczy robi Ale jest też taka W ogóle te wszystkie malki Takie Wycieczkowo nazwijmy to podobne Zyskują na popularności Chciałem zobaczyć to Sebastian No nie wiem, ciężko mi będzie teraz Teraz ci powiedzieć, co to był za but. O, o, to są właśnie te buty. O, Meren. Merel. No, no, no. O, to, właśnie. to właśnie firma Merel. No to takie wojskowe, dużo żołnierzy też w nich w nich chodzi w takim w takim stylu. Na pewno dlatego są. Ale powiem ci, że dobre. chciałem kupić jakoś tak z pół roku temu, bo yy, no to są po prostu do buty nie do zajebania. No nie? Oni robią podobne, w sumie to na pewno jest konkurencja eko, nie? Oni robią, robią no, podobne. Często jest wiele, wiele modeli z tego, co kojarzę, takie półsandały, no, że, no, no, no. że, że tam jest jakby, jest jakby zacisk na, na, na gumkę, jakby jest ten stopper, co, co, co ściska i przy tak, okazji. Tak. Są części, jakby odkryte, nie? I że tam, że takie z... sandały, ale że gdzieś tam powiedzmy, jakieś wycieczki takie dłuższe, no, no, nie? No, 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 tak. że, że, że też bardziej wygodne i bardziej bardziej trochę tam zakryte, no to oni robią właśnie właśnie tego typu rzeczy. I nie wiem, czy Merel nie robił jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych, na pewno bardziej tam rozpoznawalnych, te buty, co, co jakby jest tak jak skarpetka, że masz jakby na palce. Z palcami. Możliwe, Tak. bo teraz to też w tej, to jest ten sam styl, co właśnie tam Arcteryx. No bo to jest, no to jest spinaczkowe, chyba takie. Tak, bardziej, nie? tak, tak. I, no i teraz przecież nie wiem, czy to była Balenciaga, albo to chyba Vetmon zrobili te, te, te buty takie. Na, na palce, co, co, co masz. Jakby... Że, że każdy palec, no nie, tak, nie że, tak, masz tabi, tak. że masz tabi, że masz jakby jak, każdy jak, palec, jak kuska, tak, tak tylko, Każd, że masz każdy, możliwe. Każdy palec, oni chyba to teraz Wiesz zrobili. co, mi myli... się to też dopiero teraz zaczęło być jakby hype'owe, no bo kiedyś to bardziej była w sumie beka. beka takie, była takie beka, byty, była beka, bardzo była beka z tego. Wiesz co, mi się przypomniało teraz też jeszcze w sumie w rzecz, o której warto powiedzieć, to Toś, co było wcześniej, no bo były przecież kroksy, ale typu wszystkie takie buty gumowe, nie jakby szał na to się zaczął. No tak, Oczywiście tak. przez Easy, foamery, które I były. I całe i całe Tak, ale slajdy to był jeszcze klapek, a tam już jest, jakby wiesz, to jest Ala Crocs, czyli że taki no tak, zabudowany. Tak, tak, nie tak, nie tak, że to tak. jest ta, że to jest podeszwa plus kawałek, który trzyma, tylko masz zabudowane wsadzasz nogę w coś takiego. Y to właśnie Merel też ma tam swój, swój tego typu rodzaj buta i też powiem, Ci, I, że. Tak, yy, pamiętam. On to, już to, tak to, bardziej to, do Koksa podobny. To, to. W sumie tak trochę toka fuzja Koksa i tego, choć byłby na pewno wcześniej niż. niż to niż prawda, fungany. to prawda. I też teraz jest hypowa, ale to przez to oczywiście, że, że Easy wyszło. Bo jest to tańsza nie. trochę wersja Easy, tak naprawdę. Ta, nie, coś podobnego. To myślałem, czy sobie nie kupić, bo w sumie tak naprawdę m, już. Mi się strasznie podobały te formulary, ale po prostu już tyle ludzi je miało, że ja mam trochę tak, że jak, ktoś, jak coś już jest przehypowane, to ja już, ja już trochę pałam niechęcią. Ja już... Wiesz, no, jak <laughs> ja kupiłem ostatnie te, które wychodziły. Masz jeszcze? Tak, tak, tak. W swoim sajdzie chciałem dla siebie, ale jak w nich pochodziłem trochę po, po domu, to tak jak zresztą pisali, kostka jest obcierana w nich bardzo. Musisz w skarpecie nosić się. I, no i noszę, bo ja, ja też ogólnie zazwyczaj w, w skierach chodzę. Ja nie czaję e... ludzi, którzy chodzą w nich na boso. Tak samo nie czaję ludzi, którzy chodzą na boso w slajcach yy, od Kaniego. Nie jestem w stanie chodzić na boso. ta noga 100%. No, no są ludzie, którzy jakby do normalnych butów nie noszą skarpetek, nie? Tak? No. Nie dobrze, nie znam takich ludzi. Czasem można zobaczyć, albo gdzieś tam, gdzieś tam, ten. co to też nie wiem, bo mega niewygodne i też jakby... No raczej. Mniej higieniczne. No to już w ogóle. Na pewno, no, no, ale też spotykane. No um. widzisz, a właśnie po tych, tych easy slidesów to yy, Miałem jedną, miał, Mam w sumie trzy kolorysty. Nie slidesów, tylko y formenerów miałem trzy kolorystyki. Miałem czarne, miałem te sandy i czy czarne, czyli mineral blue, sandy i. slidesy, czy formane? Y I miałem jeszcze te takie kolorowe. Pierwsze takie kolorowe, co były to takie pomaziane, mm -hmm. co nie? Mm -hmm. No, ale kurczę wystawiłem mi na i i tam. Już chciałem je ściągać z tego Grail i, i ktoś tam się o nie odezwał. To ci mówiłem, że goście z Australii, nie? No i już, kurde, no wystawiłem je tam za taką zaporową cenę, że aż po prostu, mówię, że nikt tego na tyle nie kupi, nie? Po prostu rzuciłem to tam na tak na, 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 na umy, na, na upych, niech tam leży. I gościu wziął i po prostu, wiesz, tam cztery miesiące pisał, a ja mu tam twardo mówiłem, że nie, nie. Ja potem już mówiłem, dobra, to je ściągam, bo tam jeszcze miałem na jednej sesji, na drugiej. To już ściągam, bo już tutaj, tutaj nie ten. Jak już będę sobie w nich chodził, już chodzi, pochodziłem w nich po domu z 2-3 dni i patrzę, nagle ktoś się kupił, nie? Mówię, to ten gościu, który od 4 miesięcy by tu pisał nie i mówi, że do Australii, żeby mu je wysłać. I się okazało, że do Australii nie wychodzą paczki. I mówię, że gościu będziesz musiał czekać w ogóle 4 miesiące na nie, no nie? że nie wysyłam ci ich. On mówi, nie, ja je chcę. W ogóle wiesz, prosił mnie, że mu je sprzedał. I ostatecznie znalazłem, e, wysłałem je. Do niego FedExem. I pierwszy raz wysyłam, dobrze, przynajmniej doświadczenie mogę się z Wami podzielić. Do Australii paczka FedExem 1 kilo, bo trochę one ważyły dwa, trochę więcej. One ważyły kilo, kilo 100, ale no stwierdziłem, że tam raz kozie, raz kozie wio, jak się mówi. No i poszły chyba za 200-200 zł, wysyłka mi kosztowała. To w sumie tak dużo, nie? I były wiesz, ile były tam? Niecałe 4 czter dni z hakiem. Tak, Z Polski do, do Australii, nie? No Kurier, Kurier mega szybko działa. Kiedyś pamiętam zamówiłem takie buty z Keith no, no New no. York. No, no. Ransom Holding, ono to taka nieznana firma i zrobili... I kupiłem w weekend i chyba w poniedziałek czy we wtorek je miałem z Nowego Jorku do Sopotu wtedy. No, to Czyli I to jakby, że, że jakby... Przesyłka, tak jak mogła być nadana u nich, to na kolejny dzień one były u mnie w Sopocie, nie? No. A pa, pamiętasz, jak to, szedł, gdzie one wylądowały? Przez co to, przez to, to szło? Tak, jak nie, to było, nie, było nie. jakieś lotnisko, i pewnie to gdzieś musiało wylądować w jakimś, powiedzmy, nie wiem, Gdańsku ma lotnisko? No, ma. No, no. To w Gdańsku na lotnisku i pewnie do ciebie. No, no ale mega, mega szybko. No, tam jeszcze oczywiście cło yy, wleciało było, w grę, by tak, tak. Też, bo, bo, bo kur, kurierze, akurat tak jak Poczta Polska, czasami tam można coś zgrawać. Tak jak to, to, tak jest. To, to zawsze cło. Ja też mam teraz sprawę o, o, o cło, bo sprawę? nie chciałem. nie, nie chciałem. Mam sprawę. Ktoś, ktoś jakaś sześćdziesiątka była? Ktoś się rozprół. Warren Lotas się rozprół no, na mnie nie. ogólnie. Warren nie, za, 60. Te, za te w sumie danki jego podrobione, które też kupiłem dla siebie, ale były brzydkie. Trochę miałem nadzieję, że na Risel, ale nikt <laughs> ich nie chciał w końcu kupić. Eee, więc je zwróciłem, a jeszcze musiałem. Mu, muszę chyba cały czas zapłacić 6 czy 7 stóp Cłaza nie? nie musisz. One... Nie będziesz musiał. W sensie do, dostawałem pisma, nie? I, bo, bo UPS jest za mnie zapłacił. Jeżeli je zwróciłeś, ceników. jeżeli no je tak, zwróciłeś... Tak, zwróciłem, tylko że to jakby. So, też nie w sumie tak, powinieneś zapłacić, a potem odpocznę, może się zbijać na no, Tym bardziej, bo... że to jakby UPS zapłacił celnikom, a ja do urzędu celnego jakby przesłałem dokumenty, że to było, e, że to było jakby e, zwrócone, I, ale też nie wiem, bo to było jakby na początku roku, w sensie tam w, w okolicach Sylwestra, więc e, no, może za kilka miesięcy mi odpowiedzą, bo to też taki czas jest u nich e, pracy. Oczywiście. Urząd celny jest, jest znany. No i oczywiście każdy tam mi mówił, że tam, że, że nie wiadomo, co z tym zrobić, nie wiadomo gdzie, więc jakby, ale tak myślę, że to po prostu, że jakby, jeżeli oni to by mi mieli oddać celnicy Michaels, więc ja bym musiał UPS-owi tak czy siak zapłacić, tak mi się wydaje, ale na razie nic nie dostaję i mam nadzieję, że tak to zostanie. Mi się wydaje, że najpowinniest, że to ty płacisz celnikom yy, i potem. Od poczty żądasz te, te, te Też mi się tak, no bo tak ogólnie musiałem zrobić, jakby tam jest żądanie, aczkolwiek napisałem, żeby na moje konto mi oddali, nie? No zobaczymy. No e, zobaczymy. jak mi oddadzą, no to wtedy jakby ja oddam y, UPS-owi, ale też jakby nie chcę tego płacić, bo nie mam tych butów, więc je odesłałem, więc wolę, jakby, wiesz, jak, jak zapłacę, to będą już tam, nikt mi nie odpisze, nie? No z tym zrzędem cyłowym to, też, to też, są, też są czasami jaja. Zresztą. Jak to z różnymi urzędami państwowymi. No, to to nie, nie bez powodu nazywa się urzędem. Nie? Jak no tak. się nazywa urzędem, no to musi tak. mieć dużo wad dużo i. Wszyb... Dużo papierologii. Tak. Im więcej będzie rzeczy nieprzemyślanych i źle działających, tym, tym lepiej. bardziej to będzie. Nie, tym bardziej to będzie urząd, urząd. wtedy. No, no. No, tak, to by jakby było jakąś organizacją, czy firmą, czy. czy no tak. To już mógł innym, być no, nie rząd, a nie urząd. Tak, tak, tak. No dobra, a to co? Jakby wydaje mi się, że dzisiaj. Takim pozytywnym akcentem, fajnie chyba byłoby tutaj zamknąć nasze porozważania nasze po, nasze po rozważania tak. bu bucialskie. No to no, no, na pewno jakby, tak jak zwykle w tym podcaście przedstawiliśmy jakby swoje spojrzenie i swoje doświadczenie na, na temat, o którym rozmawialiśmy, czyli w tym wypadku o butach, jakąś tam naszą, naszą historię. Nasz punkt widzenia. Tak, tak. Też na pewno zahacz, zahaczające gdzieś tam o dzieciństwo, tak jak rozmawialiśmy. Czy o jakieś I trendy. I lata, tak, tak. I, I te trendy, które przynajmniej my mogliśmy doświadczyć na przestrzeni naszego życia. Historie ich powstawania. Tak, tak. I to, co tam wtedy jakoś, jakoś się działo i jakie inne wydarzenia e, towarzyszyły temu, temu wszystkiemu i jakby tworzyły ten cały vibe, tak jak czy jakaś tam płyta czy tak jak właśnie u Kenny'ego Westa rozmawialiśmy, no to to jest jednak ten, ten, ten cały vibe. No oczywiście, oczywiście. E, i, I jakiś tam też klimat, który, który gdzieś tam i o muzykę, i o modę, i, i, i gdzieś tam też i o Wszystko sport. Wszystko dookoła. Tak, dokładnie. No to co? W takim razie, panie doktorze Iwo, dziękuję serdecznie na dzisiejszy dziękuję podcast. Bardzo. Klasa i styl. Na mieście. Klasa i styl. Na stricie. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Hej. Dzięki za wysłuchanie naszego podcastu. Linki do naszych Instagramów znajdziesz w opisie tego odcinka. Pamiętaj, słyszymy się co dwa tygodnie.